Siemanko, witam w kolejnym odcineczku, takim dzisiaj kolejnym z nieciekawych. Miny nie mam zadowolonej, a mianowicie, wy też nie macie zadowolonej miny pewnie. No, znowu przerwa na kanale, aj kurde, szkoda gadać. Myślałem, że dużo zrobię, a wyszło jak zawsze. Już wam pokazuję, co się dzieje, że nie ma odcineczka. No, ściemniaczek przyszedł do nas, a mianowicie dzieje się coś takiego. Zawaliła mi się szopa. I nie wiem, czy mi się uda w najbliższym czasie coś przy trącinie zrobić. Ale to jednak jest jedna rzecz, przez którą no, nie było na razie odcinka. Szopa się mogła zawalić ze względu takiego, iż ma ponad 60 lat. I odkąd my się tu wprowadzili, nic nie było przy niej robione. Mianowicie też robiłem przy tym sprzęcie. Bo się lata temu spierdzieliła, parę lat temu, chyba z 5-6 lat temu się spierdzieliła. No i nie mieliśmy żadnej koparki, a teraz sezon na wykopki się zbliża. No i muszę maszynę zrobić mały serwis, taki tylko, żeby przynajmniej ten sezon przetrwała. Muszę zbudować nowe mocowanie i tego typu spraw, no bo no nie jest to w linii z podnośnikiem. A jak ustawię, to tak jak my ustawiali wcześniej, czyli na środku, no to musiałbym jechać po rządkach kołami od traktora i gniótłbym niepotrzebnie, a tego nie chcę robić. Tu jest druga kopaczka, tą załatwiłem sobie na złomie, ona ma pęknięty korpus, coś tam jeszcze było uszkodzone w niej. No z tej wziąłem parę elementów, no i się złożyło z dwóch jedną. Tu jeszcze jest stara sprzed wieków kosiarka do trawy i kłady, które czekają na swoją kolej. Pewnie z tych wszystkich poskładam jakiegoś jednego, ale to jeszcze zobaczymy. Kolejne priorytety do zrobienia. No, pasuje to zrobić. No i tyle. Na razie tylko, żeby było, a potem zbuduję to jakoś estetycznie. Właśnie, żeby szło za kołem. No i żebym nic nie gniótł, jak będę kopał. Wtedy będzie fajnie ziemię rozwalać. Ale to Was nie interesuje, bo to nie jest związane z kanałem praktycznie. To taka informacja, żebyście mieli, o, tak fajnie będzie szło za kołem. Tak mniej więcej już tak poustawiałem. Nie chcę nowych dziur wiercić. Dobra, no to tyle. No żebyście wiedzieli, że nie bez powodu nie ma odcinków. Jak u mnie czegoś nie ma na kanale, czyli nie pokazują się żadne odcinki, to wierzcie mi, że nie bez powodu robię coś innego po prostu. Na Aprili to czekam znowu na części. Powiem wam szczerze, że nie mam za bardzo zadowolonej miny, bo nie ma z czego się tutaj nawet śmiać. No roboty doszło znowu kolejnej, no i tak po prostu nie idzie tego wszystkiego przerobić. Będziemy grzebać teraz przy czymś innym, więc znowu kury na tym kanale. Nie wiem, jak się uda, to postaram jak najszybciej się wam jakiś odcinek wrzucić z tego lącina wreszcie, a tak to będę grzebał no, w międzyczasie, żeby tam usprzątnąć tą szopę, pociąć to wszystko ładnie, odpalić piłę, pociąć jeszcze wykopki, jeszcze prace polowe. No i pewnie jeszcze coś w międzyczasie wyjdzie, więc no tak bywa. Żebyście nie myśleli, że was zostawiam. Zostawiam, olałem was i nie ma odcinka, kurde, 3 dni czy ileś tam. Jak już ostatnio jedna osoba pisała, że nie ma odcinka. Tak samo pełno jest osób, co pisze, że z tego projektu Turbo Lącina nic nie będzie. Ja tam zbytnio się tym nie przejmuję. Będę klepał dalej do przodu. Czy będzie co z tego, czy nie będzie co z tego, i tak będę dążył do skończenia projektu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Musicie to zrozumieć, że no niestety od rana do wieczora pracuję, po robocie pracuję i jeszcze pracuję. I to trwa troszeczkę wszystko. Nie wiem nawet co wam powiedzieć. No nie ma co do dokładnie, no nie ma co powiedzieć w ogóle w tej sprawie. Po prostu jest problem. Houston, we have the problem. Chciałbym sobie pojeździć na motorku, a też nawet na motorku nie mam kiedy pojeździć. No, kurde.
Więc czekajcie na film, wreszcie się kiedyś odrobię. No i będzie coś tam regularnie, a tak to... Nie, chcę mi się nawet nic mówić. Więc odradzam wszystkim pisania prywatnie. Prawdopodobnie... no... chyba przestanę na razie znowu odpisywać. Zrobię sobie przerwę. Bo dostaję od was bardzo dużo wiadomości prywatnych a propos tych odcinków. Tak, no męczycie mnie, no ja też nie mam zbytnio sumienia, żeby wam nie odpisywać. Więc no, tak, żebyście nie myśleli, że się obraziłem na was albo olałem. Na razie znowu zrobię sobie przerwę z odpisywaniem na wiadomości prywatne. W tym odcinku macie powiedziane, że no, nie bez powodu odcinków nie będzie. A takich rzeczy, no to raczej nie będę nagrywał. W sensie takie cięcia. Bo to nic nie będzie ciekawego, sprzątania szopy albo coś takiego, to raczej nie będę tego nagrywał. Więc ja się z wami żegnam. Jak ogarnę tutaj wszystko, te wykopki, niewykopki, no to zobaczymy się niebawem. Z takim smutnym akcentem dzisiejszym kończymy odcineczek, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, na razie, hej!